Na podium do zgarnięcia czeka na Was D-klasę Valton L35. A w klubie samochodowym do zgarnięcia jest Pegassi Tempesta. A do testowania mamy Karin Kuruma, Karin Previon, a także Emperor Vectre. No chyba, że gracie na nowej generacji, w której macie jeszcze jeden pojazd i tym razem jest to Pinault Le Coursier w wersji HSV. Na wystawie znajduje się Canis Castigator, a także Vapid Dominator FX. A u Simona znajdziecie samochody takie jak Landstalker XL, Grotti Stinger, Canis Seminole Frontier, Albani Alpha, a także Western Wolvesbane. Wyzwanie tygodnia. Ukończ misję zarządzania klubem nocnym. Po ukończeniu trzech takich misji dostaje 100 000 hajsu, a także 10 000 RP. Na złomowisku pojawiły się nowe fury do kradzieży. Zobaczmy, co ciekawego w tym tygodniu możemy sobie skraść i jakie misje w tym celu będziemy musieli zrobić. A więc tak, Wyserneo, tutaj misja Gangster i warto zauważyć, że jest to pojazd, który możecie sobie zatrzymać po jego kradzieży. Dalej, Ani ZR350, tutaj misja Kontenerowiec i Williard Teodora, misja MC Tony. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami i standardowo zaczniemy sobie go od furgonetki z bronią, która 15 sierpnia znajduje się w tej lokalizacji. Jutro zmieni swoje położenie, więc warto dzisiaj tutaj zajrzeć. Tutaj ceny są mniejsze, nie mają wymagań levelowych, a zawartość rotuje sobie co tydzień, więc zobaczmy, co ciekawego w tym tygodniu możemy sobie kupić. Jest łom, strzelba automatyczna, ciężki karabin snajperski, zaawansowany karabin, karabin szturmowy i strzelba bojowa. Przejdźmy teraz do nieruchomości, na stronie tej oto. Możecie sobie zakupić coś takiego, co nazywa się klub nocny. I aktualnie wszystkie one są taniej o 30%. I nie dość, że tutaj macie tą samą podstawę. Także, uwaga, uwaga, wszystkie dodatki, które są w środku, ulepszenia, także są taniej o te 30%. Więc możecie sobie mnóstwo hajsu zaoszczędzić. I jak najbardziej warto moim zdaniem klub nocny kupić. Przechodzimy do pojazdów, są tylko i wyłącznie dwa pojazdy taniej. I tak, żeby co zniżka wynosi 30%. Pierwsza z nich jest na imprezowy autobus, który znajdziecie w sklepie. A drugi i zarazem ostatni pojazd, który jest taniej, znajdziecie w legendarnym Motorsport. I jest to Truffa de Trax. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami. I standardowo zaczynamy od tych, które odpalamy sobie poprzez menu. A więc, Rockstar dodał 7 nowych akcji społeczności. I teraz one są na premii razy 3 hajs i razy 3 RP. Tylko te nowe akcje, jakby co. I teraz proszę Państwa najlepsze, co jest w tym tygodniu. Mamy 3 premie, które dotyczą klubu nocnego. Zacznijmy od tego, że raz na 48 minut do Twojego sejfu będzie wpadać hajs za popularność, wiadomo. I normalnie wynosi to 50 tysięcy. Teraz jest to premia raz dwa, więc przy pełnej popularności będziesz dostawał 100 tysięcy raz na 48 minut do Twojego sejfu. Ogromny jest to pieniądz. Za praktycznie nic nie robienie. Do tego także w klubie nocnym za nic nie robienie wpada Ci towar, prawda? I ten towar do Twojego magazynu w klubie nocnym będzie teraz spadał 2 razy szybciej. Czyli 2 razy szybsza produkcja towaru w klubie nocnym. Więc tak jakby premia raz dwa na towar. I ostatnia premia, jak mówiłem, także dotyczy klubu nocnego, tylko musicie ją odpalić przez Wasz telefon. Tutaj macie taki kontakt, jeżeli oczywiście posiadacie klub nocny, który nazywa się Johan. I u niego możecie odpalić sobie misję. Misję, która da Wam hajs, da Wam także expa, ale co najważniejsze, towar do Waszego klubu nocnego. I te wszystkie rzeczy są na premii razy dwa. I proszę Państwa, to tyle.